się w Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Google. Dzisiaj jest taki fajny filmik, czyli miejscówki, jak jest Fishing Planet, istnieją w rzeczywistości. Dobra, o, teraz mi tu kasa leciała, dobra. Obecnie jestem we Włoszech, ale dostaliśmy jakąś nową misję. Stary ryby Kram Pusy okradły atrybuty Mikołaja, okulary, brodę i czapkę. I zaczęły siać zamęt w okolicznych wodach. Musisz znaleźć starych mącicieli, schwytać ich i zwrócić przedmioty, które ukradli. Możesz ich znaleźć wspólników, którzy zdecydowali się podążyć za nimi i siać zamęt w okolicy. Ponieważ mają wrodzony talent do kłamania, musisz złowić i całkiem sporo. Przygotuj wędki. Dostaliśmy najpierw 2020 kasy. Czubek choinki, żeton. O, i pierniczka dostaliśmy. Wiecie, jaki jest problem? A dobra. Zobaczymy sobie jeszcze. Krampuso. Łupkowaty ba. Zielona głupia babka. Ty ile? Ej, skarpetę. Czysty śnieg. A po co jest ten czysty śnieg? Tarpona Krampusa, klasy okulary Mikołaja. Ja ole, już są święta w rybach, ale dobra. Taka dosyć fajna niespodzianka. No okej, okay, zobaczymy, jakie miejscówki w Świętach istnieją naprawdę. A ja sobie będę spinningować na Tyberze. Proszę, sobie włączamy. Ogólnie jestem tutaj, przy tej miejscówce. A jeszcze na początku, jak zwykle. No i dobra. Wchodzę w 500 powiadomień. Dobra, to się wytnie. Dobra, wchodzimy w mapy. No jaka miejscówka na początek? A dobra, moja ulubiona, czyli to jezioro w Niemczech. To jest chyba, chwilę, że sprawdzę w necie, jak to jezioro się nazywa. Dobra, mam jezioro. Nie wiem tego przeczytać. To jest... Co? To jest jezioro... Sanderbagerse. Ty co? Jest takie coś? Jo! Ty, jest to. Mogę niby na... Dobra, nie wiem, o co chodzi. Ale ja, istnieje to jezioro naprawdę? Dobra, bo twórcy gry mówili coś, że ta gra jest najbardziej wzorowana i jest zrobiona przez wędkarzy. Nie wiedziałem, że aż tak. Ja. Teraz wam się na ekranie pokażę moje zrzuty ekranu z telefonu. Ale ja. Ja. Dobra, no to jakie teraz dać jeziorko, albo jakąś tego. O nie, już to jest zaś zawiesiło. Okej. Okay. Oto co możemy wyszukać. Albo rzeka Tyber, tutaj gdzie jesteśmy.
też istnieje, dobra, to było bardziej możliwe, że to istnieje, tylko jeszcze jaki jest problem? Nie znajdziemy tego, co jest w grze, bo to jest gigantyczna rzeka. To nawet świąteczne miejsce. Okej. Więc Tybel istnieje. Dobra. Albo, zapomniałem, mam zrobić tu ekran. Ja powiem wam. Myślałem, że będzie no jedna albo dwa. Znaczy myślałem, że nic nie istnieje. Ale ja. Dobra. No to może teraz. A jezioro Falcon. Jezioro Falcon. Oregon. Co? A, coś mi się póki uwasiło. Okej. Trzymy. To było... Ja. Jezioro kraterowe? Nie, dobra, ja nie wiem co to jest. Może mają jakieś inne jeziora. Oregon, jezioro, Falcon. A! Co? Jezioro kraterowe mi przemieniło nazwę. Ja, to istnieje? Crater Lake. Jezioro kraterowe Oregon 97604 USA. Ja. Co prawda nie podam wam kordów, na jakich one się znajdują. Ale ja. Powiem wam, że jeśli tutaj wbijecie... Dobra. Coś niemożliwego. Wbijecie tutaj 7 łapek w górę. To zrobię to samo, ale będę badać z Google Maps, jak to wygląda normalnie. Dobra. Oregon już mamy. Dobra. No to... jezioro Biały Łoś. Wiecie co? Ja lubię Saint Crocs. Zobaczymy, czy jest. Dobra. Jezioro Michigan. Dobra, te obrazy mogą być objęte prawami autorskimi, więc nie będę ich pokazywać. Ale to istnieje. Ja powiem wam, że ja myślałem, że nic nie będzie istniało. Myślałem, że jedno maksymalnie będzie istniało, to jedno jakieś dwa. Max, to taki maksow. Okej. Rzucamy. Dobra, i walkerki. Okej. Ja spodziewam się, bardzo wygodnie na tym mamy im prześle, ale serio wygodnie. O! Pierwszy rzut i branie. A wczoraj, matko, wczoraj to był dramat. Jak co to o mnie pralka chodzi? Zmogą się takie dziwne odgłosy. Ja. Ale fajnie, będzie kolejny Bolenius. Medalowiec Bolenius. Boleniuski. Medalowiec. Lone Star Texas. Okej. A dobra, ktoś tu jedzie na motorówce. Okej. Yeah.
Czarna gwiazda. I jezioro samotne. O matko, coś mnie kliknął. Ty, to istnieje. Tylko nie jako jezioro samotna gwiazda. Tylko jako jezioro samotne. To jest naprawdę realistyczna gra. No to jaki by tu akwen jeszcze dać? A prawda, szkoda, że żadnego z Polski nie ma. Z tego. Z Holandii nie znam nazwy, nie pamiętam nazwy. Ale po prostu spróbujemy. O, kolejne branie. Super. Zapowiada się super odcineczek. A wam jeszcze sprzęt nie mówiłem, jaki mam. Dobra, wolę taki mniejszy nieco. Dobrze. Rosja. Rzeka. Ach. Jest! Jest takie coś. Achtuba. No istnieje! To jest obwód astrachański. Powiem wam, nie spodziewałem się tego. Przecież tyle będzie realistycznych miejsc. Dobra, to... No to dobra, teraz będzie ostatnie i będziemy kończyć odcinek. Aby nie, dobra, to było ostatnie. Jakbyście chcieli więcej zobaczyć miejscówek, jakie istnieją w normalnym życiu Fishing Planet, to zostawcie tutaj 5 łapek w górę. A jak zostawicie 6, to będzie to samo. Tylko zobaczymy na Google Earth, jak to działa. Bo ja patrzyłem na mapach Google. No. Tutaj bym się pomału z wami żegnał, ale sobie jeszcze troszkę połowimy, żeby nie było takie nudne. Żeby nie był taki nudny odcineczek. No. W ogóle od wczoraj tutaj siedzę z różnymi przedmiotami, próbowałem. Te woblery, popery duże, te normalne popery, dżerka nawet próbowałem. Żabkę. Tu próbowałem jeszcze jakieś blachy, ale Walker jest najlepszy. Fluorocarbon 0,40. Bo tak ten Fatboy Spin, tak ten co mam do mojego fiderka, który będę sprzedawać. Tylko sobie zarobię na jakąś fajną gruntóweczkę. I pójdzie i ją sprzedam. Już nie mówię takich ryb, bo nawet w sumie mogę to zostawić. Bo może będę szedł na trocie, na trotki, na Saint Croix. Co to jest? A, można sobie regulować, jaką chce się mieć kamerę, tak? Można sobie regulować? Patrzcie, ja, ale fajnie. A jaki poziom przybliżenia? Rozumiem. I ale to się pozmieniało. Można sobie albo tak przybliżać, albo tak sobie oddalać. Fajne, jak mówimy na metodę spławikową, jak coś chcemy sprawdzić. Powiem wam, Fishing Planet się rozbija, jak nie gracie, bo musicie zagrać, bo to jest taka fajna gierka realistyczna. Antetek, który z moich widzów się pytał pod filmem z Sander Bagersi,
Jak. Ło, dobre zadanie. Jak XP na level 8. To zrobię ten. To zrealizuję taki odcinek. Tylko daj mi czas. Bo muszę jeszcze kupić te słabsze wędki, przynęty, haczyki, muszę sobie przypomnieć wszystko. Bo ja expiłem na dwóch jeziorkach. I miałem taki niższy level. To były Czechy, natomiast to jest mój odcinek, który ma pierwszy 300 wyświetleń. Nie 300 wyświetleń, za co wam dziękuję bardzo. Ja sądziłem, że mój kanał będzie miał aż 27 subów. Za co wam mega dziękuję, bo to jest dzięki wam. Gdyby was nie było, to ja bym też nie nagrywał tego odcinka. Albo coś w tym stylu. W ogóle będę jeszcze nagrywać Minecrafta na kanał. I będzie dużo fajnych rzeczy. W ogóle na bolenie, gdybyście mieli jeszcze dłuższą żyłkę, albo coś w tym stylu, to polecam wam łapać w tym, nie wiem, w tym regionie. No, pod tym takim mostem. I jest mój problem, bo zawsze jak rzucałem tam, bo patrzę na innych youtuberów, jak oni to robią, bo pokażę wam ja. Patrzcie, ja sobie zarzucam najbardziej jak się da. I muszę zarzucić, bo przynęta trafia w ten most. I to jest wkurzające dosyć. Na jeziorach są tam gwiazdy leśnifilne. Ale powiecie co, kolejny odcinek możemy zrobić z potworem z Emeralda. Jakbyście chcieli taki odcineczek. Tam potrzeba jeszcze 7000. O, od razu widzicie jakiego obolenia największego złapałem. Nie dzisiaj, tylko ogólnie w mojej całej karierze, bo nad boleniem tak się akurat za bardzo nie. Nie skupiałem najbardziej na tych sumach, karpiach, karasiach. Ale i tak jestem w minus jeszcze bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. No. A możemy zrobić w sumie kiedyś taki odcinek, jak zrobiłem kiedyś, że oceniam ten pak 4 lipca, czyli zmieniam podległości USA. Jest taki odcinek, jak nie obejrzeliście, to możecie to nadrobić. Mam, że do tych łowisk, co istnieją naprawdę, to ja się tak zdziwiłem. Myślałem, że no jedno będzie prawdziwe. A tu tyle. Pło. Dobra. Ja też się będę z wami szczerze, oceniajcie. Komentujcie taki dzisiaj dziwny odcinek. Ogólnie będą często takie dziwne odcinki, ale zawsze się zawsze inne. Oceniajcie, komentujcie i połamania wędek wszystkim życzę.